oświadczenie Komisji w sprawie zagrożenia statusu służb ochotniczej straży pożarnej w Unii Europejskiej. And I would like to give the floor first to the Commission, Madame Thyssen. The floor is yours. Thank you, Madam President. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Tytuł tego oświadczenia odzwierciedla obawy, które wyrażają ochotnicy straży pożarnej w kilku krajach, głównie Francji, co do tego, jaki wpływ ma wyrok ETS-u w sprawie MATSAK z ubiegłego roku. Rozumiem te obawy i mam nadzieję, że uda mi się je przynajmniej do pewnego stopnia rozwiać. Oczywiście Komisja nie może mówić w imieniu Trybunału, ale zapewniam Państwo, że śledzimy tę sytuację, zwłaszcza jeśli chodzi o służby ratownicze i ochotniczą straż pożarną, z należytą uwagą. Strażacy to kluczowy element służb ochrony cywilnej wszędzie w Europie. W Unii Europejskiej składają się one z mieszanki ochotników i strażaków zawodowych. Skład służb ratowniczych bardzo różni się w różnych krajach. Na przykład 80% strażaków francuskich to właśnie ochotnicy. Te liczby są wyższe w krajach takich jak Austria czy Niemcy, ale z kolei w innych krajach takich jak Grecja czy Bułgaria strażacy są prawie całkowicie grupą zawodową, nie ochotniczą. W sprawie MATSAK ten wyrok nie obliguje krajów członkowskich do tego, żeby to był jakiś określony próg dla ochotników czy strażaków zawodowych. Nie ma takiego również obowiązku, aby pozbyć się strażaków ochotniczych albo zawsze traktować ich dokładnie tak samo jak strażaków zawodowych. Centralna sprawa tego sporu dotyczyła czasu odpoczynku, a zwłaszcza prawa do odpoczynku dla strażaków, którzy muszą być w gotowości i w związku z tym muszą mieszkać bardzo blisko swojej placówki i za każdym razem odpowiadać na wezwania i w ciągu 8 minut stawić się do pracy. Trybunał stwierdził, że biorąc pod uwagę te konkretne ograniczenia, czas gotowości pana MATSAKa powinien liczyć się jako czas pracy zgodnie z dyrektywą o czasie pracy i nie powinno się tego postrzegać jako czasu wolnego. Większość tej debaty koncentrowała się wokół pojęcia pracownika. Jednakże w tej sprawie wyrok nie ustalił niczego nowego. Długie orzecznictwo mówi jasno, że czy ktoś jest uznany za pracownika, zależy od okoliczności. Ktoś, kto wykonuje prawdziwą działalność albo podlega innej osobie i jest w zamian za to wynagradzany, jest pracownikiem dla celów tej ustawy. W sprawie pana MATSAKa Trybunał doszedł do wniosku, że w tych okolicznościach warunki zostały spełnione i jest on pracownikiem. Następnie wiele osób stwierdziło, że prawo europejskie sprawiło, już jest niemożliwe, byśmy mieli ochotniczą straż pożarną, jednak ja uważam, że ten wniosek jest niesłuszny. Powiem jasno, nie ma rozwiązania, które wszystkich by zadowoliło we wszystkich krajach co do statusu strażaków. Każda konkretna sprawa musi być oceniona zgodnie z kwalifikacjami tego, czy dana osoba kwalifikuje się jako pracownik. Jeśli chodzi o dyrektywę o czas pracy, zapisy dotyczące czasu na odpoczynek muszą być przestrzegane. Dyrektywa jednak oferuje wiele elastyczności dla takich sektorów jak na przykład służby ratownicze i strażacy. Są derogacje możliwe od tego czasu przeznaczonego na odpoczynek, jeżeli oczywiście da się to skompensować. Poza tym kraje członkowskie mają możliwość opt-outu z czasu maksymalnego pracy 48 godzin w wyjątkowych okolicznościach, takich na przykład jak katastrofy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, wtedy tej dyrektywy nie trzeba stosować. Oczywiście każdy przypadek, podkreślam, musi być rozpatrywany osobno
zależnie od okoliczności, po to, żeby nie używać statusu ochotnika do obchodzenia prawa europejskiego. Wyrok w sprawie pana Macaka nie oznacza, że każdy ochotnik Straży Pożarnej w Unii Europejskiej automatycznie kwalifikuje się jako pracownik i że przypominam, dyrektywa w sprawie zmiany czasu pracy przewiduje możliwości odstępstwa w wyjątkowych okolicznościach, oczywiście pamiętając cały czas o ochronie i przepisach BHP. Now. Dziękuję bardzo pani komisarz. Teraz otwieramy dyskusję w imieniu grup politycznych, w imieniu grupy EPL. 3 minuty pani Sonder. Merci madame la présidente, madame la commissaire, chers collègues. Pani komisarz, drodzy koledzy. Pożary lasów, powodzie, wypadki, pomoc ludziom w wypadkach. Usługi świadczone przez strażaków jest ich bardzo wiele. Wydarzenia tego lata pokazały nam, że ich interwencja jest niezbędna w naszym życiu codziennym. Po to, by zapewnić ochronę obywateli, przedsiębiorstw i obszarów wiejskich. Ochotnicza Straż Pożarna pomaga także w budowaniu społeczności wiejskich. Są altruistyczni i ich zaangażowanie jest niezbędne dla bardziej solidarnej Europy. Unia Europejska ma 3,5 miliona strażaków, wśród których jest wielu ochotników. We Francji to 80% strażaków i sami wykonują 2/3 czasu interwencji ochrony. Drodzy koledzy, chciałabym tutaj uderzyć na alarm, ponieważ ten model wydaje nam się być zagrożony. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2018 roku określiło jako czas pracy, czas odpoczynku tego strażaka belgijskiego w domu. Jeśli to orzeczenie jest orzecznictwem, to należy to dostosować, ale obawiamy się, że ta luka zaszkodzi ewentualnej integracji strażaków w dyrektywę o czasie pracy. Zobowiązania, jakie ustala ta dyrektywa, jeśli chodzi o czas odpoczynku, urlopu i tak dalej, może okazywać się niekompatybilna z pracą Ochotniczej Straży Pożarnej i z faktem, że oni prowadzą inną pracę zawodową. Jeśli tak by było, to by był koniec naszego modelu Straży Pożarnej i zagroziłoby to również zaangażowaniu obywatelskiemu tych ochotniczych strażaków. Konsekwencje tej sytuacji byłyby dramatyczne, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo prawne. Więc oczywiście Europa ma promować formy wolontariatu i gwarantować bezpieczeństwo obywatelom i będziemy mieć tutaj sytuację, która będzie wręcz przeciwna. Dlatego właśnie mobilizujemy się, ja się mobilizuję wraz z kolegami, którzy są tutaj dziś obecni i także z wszystkimi kolegami z grupy EPL i żądamy, by zakres tej dyrektywy został wyjaśniony. Żądamy od Komisji Europejskiej, prosimy ją o to, by wprowadziła odpowiednie działania, konkretne działania, by przywrócić bezpieczeństwo prawne systemu Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję. Dziękuję. A teraz w imieniu grupy socjalistów i demokratów 8 minut pan Begles. Pana, gospa prezydująca, spoštovane in spoštovani. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chociaż jest to ostatnia dzisiejsza debata, ale jest to jedna z najważniejszych debat, zwłaszcza dla nas, socjalistów i demokratów, bo chodzi o solidarność, a solidarność to wartość podstawowa Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No i chodzi tutaj właśnie również o aspekt ochotniczy tej straży pożarnej.
W wielu państwach członkowskich ochotnicza straż pożarna jest częścią ochrony przed klęskami żywiołowymi. Dobrowolność straży pożarnej to część tradycji państw członkowskich. W Słowenii w tym roku obchodzimy 150-lecie dobrowolnej ochotniczej straży pożarnej. W naszym kraju mamy 150 tysięcy osób, które zajmują się pracą w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. To najwyższy wskaźnik w Europie. Ochotnicza Straż Pożarna w Europie to 90% całej Straży Pożarnej. Kombinacja ochotniczej i profesjonalnej Straży Pożarnej jest bardzo skuteczna w przypadku walki z klęskami żywiołowymi i wypadkami w ośrodkach miejskich i na wsi. Straż pożarna w Europie jest jednym z tych zawodów w Europie, które cieszą się największą popularnością wśród ludności. Obrona cywilna przyczynia się znacząco do poprawy bezpieczeństwa, do poczucia bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście ochotnicza i profesjonalna straż pożarna jest zorganizowana w różny sposób, ale chodzi tu w każdym razie wszędzie o szlachetny rodzaj pomocy ludności. Ochotnicza straż pożarna pomaga bez zapłaty, bez wynagrodzenia i ci strażacy tym bardziej zasługują na nasz respekt, na nasz szacunek. Ochrona ludności przed pożarami i klęskami żywiołowymi jest w kompetencji państw członkowskich. Nasze decyzje w Parlamencie Europejskim jednak wpływają pośrednio na status Ochotniczej Straży Pożarnej w Europie. Nie zawsze to wygląda pozytywnie. Dyrektywa o czasie pracy z roku 2003 miała pierwotnie chronić prawa pracownicze. Chodziło tam o minimalne standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i chodziło również o minimalne czasy spoczynku. To jest ważne dla ochrony praw pracowniczych w Europie. Wdrożenie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, chodzi o tak zwaną sprawę Macaka, miało duże znaczenie dla strażaków, którzy pracują dla celów prywatnych. I w tych przypadkach czas pracy tych strażaków może przekroczyć nawet 48 godzin i to jest zagrożenie dla postulowanego czasu wypoczynku o co najmniej 18 godzin. To jest jeden z negatywnych aspektów. Jako socjaldemokrata jestem przekonany, że definicja pracownika i definicja ochrony tego pracownika nie muszą być sprzeczne ze sobą. Nie można poświęcać tutaj żadnego aspektu. Ochrona prawna musi być tutaj wzmocniona w obu aspektach. Oczywiście trudno przewidzieć czas pracy strażaka. Nigdy nie będzie wystarczająco dużo profesjonalnej straży pożarnej, zwłaszcza w ośrodkach miejskich, więc ochotniczość straży pożarnej musi być również utrzymana. Więc trzeba to umożliwić, trzeba pamiętać również o wspieraniu pracy ochotniczej straży pożarnej, wspieraniu jej odpowiedniego wyposażenia technicznego. Mamy tutaj Centrum Koordynacyjne dla Działań Awaryjnych. To jest ważny instrument, który pozwala odpowiednio reagować na klęski żywiołowe i inne ważne wydarzenia. Mamy również pewną rezerwę unijną, która uzupełnia systemy krajowe
Ta rezerwa umożliwia odpowiednie koordynowanie wykorzystania zasobów, ale tu też trzeba przestrzegać zasady subsydiarności, trzeba unikać centralizacji. Nie może być nadmiernej regulacji. Tradycje krajowe muszą być respektowane. Nie można ingerować w dobrze działający system, który cieszy się zaufaniem. Ufam w to, że desygnowany komisarz, który będzie zajmował się tym obszarem, dobrze się wywiąże sam ze swoich zadań. Chodzi tu o Janeza Lenarčiča ze Słowenii. Cieszę się, że dostanie on właśnie ten zakres zadań i że państwa, i ufam w to, że państwa członkowskie poprą jego działalność. Dyrektywa z roku 2003 i orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nie mogą się wykluczać. Definicja pracownika musi być tutaj jasna. Potrzebujemy takiego zapisu, który nie przedłuży maksymalnego okresu pracy. Maksymalny czas pracy w tygodniu powinien wynosić 35 godzin. Dlatego też proponuję, byśmy się zajęli jakąś nową dyrektywą, która zajmie się kwestią zaangażowania cywilnego na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Standardy bezpieczeństwa i standardy zdrowotne powinny być uwzględnione przy dyskusji o statusie Ochotniczej Straży Pożarnej. Społeczeństwo i my, eurodeputowani, zawdzięczamy wiele Straży Pożarnej, więc powinniśmy jej dużo dać. Dziękuję bardzo. Następnym mówcą w imieniu grupy Renew jest pani Müller. Pani przewodnicząca, pani komisarz, w sumie zgadzam się z przedmówcą. Trzeba sprawdzić, na ile jest konieczna nowa dyrektywa. Musi być bezpieczeństwo planowania dla naszej Straży Pożarnej. W moim państwie, w Niemczech, w tej chwili działa 1 100 000 aktywnych strażaków. 95% z tego to ochotniczy strażacy, a jest tylko 100 oddziałów zawodowej Straży Pożarnej, natomiast jest 24 tysiące ochotniczych strażaków. Ja sama pochodzę z terenów wiejskich, konkretnie z Oberallgäu, i następna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest 150 km oddalona od Augsburga. Aspekt ochotniczości dotyczy nie tylko Straży Pożarnej. W Niemczech mamy 1 800 000 ochotniczych pomocników, którzy działają w obszarze walki z klęskami żywiołowymi. W Bawarii, w moim landzie, działa 470 tysięcy takich osób. Te liczby pokazują naocznie, że zaangażowanie ochotnicze, że wolontariat to kręgosłup naszej Straży Pożarnej. Ale to nie wszystko. Zwłaszcza na terenach wiejskich Ochotnicza Straż Pożarna jest centrum życia społecznego. Dzięki temu różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe są w ciągłym dialogu. To zaangażowanie musimy wspierać i chronić. Wolontariat w tym aspekcie musi być czymś, co sprawia, że ci ludzie są zadowoleni ze swojej pracy. Europejska dyrektywa o czasie pracy z roku 2003 musi zadbać o to, by dobrowolny czas pracy nie był zaliczany tak samo jak czas pracy w zawodach zarobkowych. W tej chwili mamy to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, które nas niepokoi. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest traktowana jako zwykli pracownicy. My potrzebujemy bezpieczeństwa prawnego i jasności dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. No niestety w tej chwili nie osiągamy postępu i
wszyscy ochotniczy strażacy mogą mieć nadzieję niejasną, że uda nam się znaleźć rozwiązanie europejskie. Nasz system wolontariatu sprawdził się i przejmuje ważną rolę w strukturze społecznej. Musimy znaleźć dobre rozwiązania, tak aby zaangażowanie na płaszczyźnie ochotniczej dalej było możliwe w Europie. Dziękuję. Thank you very much. Now... Bardzo dziękuję. Kolejnym mówcą w imieniu Grupy Tożsamości i Demokracja na 3 minuty jest pan Rail. Dziękuję bardzo, panie przewodnicząca, pani komisarz. Drogi 14 deputowanych, którzy przysłuchuje się tej debacie, pozdrawiam wszystkich i również wszystkich strażaków, którzy nam pomagają i ratują życie. O czym my tu dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy o przyszłości Straży Pożarnej i o bezpieczeństwie. Ja tu jestem nowy i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy rozmawiać o tym, co ludziom w Europie pomaga, ale widzę, że nie zawsze tak jest, że raczej może im też szkodzić. Trudno jest mi sobie to wyobrazić, jak to jest możliwe i co pomyślą sobie przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli zobaczą, że ta dyskusja na tej sali toczy się w obecności maksymalnie 14 osób. Czy przypadkiem nie zasługują oni na więcej wsparcia, na więcej uwagi? O czym my w ogóle mówimy? W Niemczech ochotniczo angażuje się ponad milion ludzi, tak? 95% z nich to są ochotnicy i wykonują niesłychaną pracę. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, chodzi też o tkankę społeczną, o dbanie o społeczeństwo, o zaufanie. To jest olbrzymie zaangażowanie tych ludzi, które zasługuje na wsparcie i na szacunek. Ciągle o tym się mówi, o zaufaniu, o szacunku. No i co my tu teraz robimy, kiedy teraz mamy przeliczyć ich czas pracy, bo nie są pracownikami zawodowymi? Czy teraz mamy im grozić, że ten czas pracy się, jak będziemy to rozliczać? To jest tak jak z tymi, którzy na przykład, nie wiem, szkolą młode kadry, czy pracują tylko wtedy, kiedy mają zajęcia ze swoimi podopiecznymi. My tu po prostu tworzymy problemy, sami je generujemy i to jest w ogóle główny problem Unii Europejskiej. Ręce precz od Ochotniczej Straży Pożarnej i to jak najszybciej. Thank you very much. The next speaker on behalf... Dziękuję bardzo. Kolejny mówca w imieniu grupy EKR to na 2 minuty pan poseł Brudziński. The floor is yours. Dziękuję, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Jest takie polskie powiedzenie: dłużej klasztora jak przeora. Pierwsze wzmianki, jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, o to, jak obywatele potrafili, ludzie potrafili skrzykiwać się, aby sobie nawzajem pomóc, jeżeli chodzi o Polskę, sięgają średniowiecza. Dzisiejsze OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, ma w tej nowożytnej historii naszego kraju, Europy, ma już ponad 100 lat. Ta dyskusja, która ma tutaj miejsce, pokazuje, że czasami inne z kolei polskie powiedzenie mówi: staramy się wylać dziecko z kąpielą. Zostawmy w spokoju tych, którzy od wieków potrafili radzić sobie również ze swoim czasem, tym czasem, który w sposób dobrowolny poświęcają na rzecz ratowania zdrowia, życia, dorobku własnego czy też sąsiadów. Ja posłużę się liczbami. W Polsce jest ponad 16 tysięcy ochotniczych straży pożarnych, z czego ponad 4300 jednostek dzisiaj działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli wspierają tę straż profesjonalną państwową. To ponad 225 tysięcy strażaków ratowników mogących brać udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Łącznie ochotnicze straże pożarne zrzeszają w Polsce prawie 700 tysięcy ludzi, w tym, warte podkreślenia, 82 tysiące to dzieci i młodzież, bo tak jak było tutaj mowa też na przykładzie innych krajów, te ochotnicze straże pożarne niejednokrotnie w swoich małych ojczyznach, w swoich gminach, w miejscowościach, gdzie działają, szczególnie na obszarach wiejskich, są takim ośrodkiem kulturowo-twórczym i tworzącym też więzi społeczne. Rząd, który
miałem zaszczyt reprezentować jako minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny również za Straż Pożarną, rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce po raz pierwszy objął ochotnicze straże pożarne programem modernizacji służb mundurowych. Po raz pierwszy ujednociliśmy przepisy prawne w taki sposób, aby można było wspierać ochotnicze straże pożarne. Kończąc, chciałbym powiedzieć staropolskim zwyczajem, druhom ochotniczych straży pożarnych: szczęść Boże i niech wasz patron święty Florian ma was zawsze w swojej opiece. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker on... Dziękuję bardzo. Kolejnym mówcą w imieniu GUE NGL na 3,5 minuty, przepraszam, jest pani Pelletier. Merci, madame la présidente. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Cieszę się, ponieważ w tej sali dzisiaj staramy się sprawić, żeby coś, co jest niewidoczne, stało się widoczne. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy strażaków. To są ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień gdzieś przy ulicy. Widzimy ich jednostki. To ludzie pełni poświęcenia. O kim zatem tutaj mówimy? O ludziach, którzy pomagają nam w trudnych sytuacjach, czy to w mieście, czy na wsi, kiedy pada, kiedy w zimie. Pomagają wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Być może mogą uratować nam nawet życie. Ci ludzie to strażacy. I jeśli państwo tutaj dojechali autobusem publicznym, tak jak ja, na pewno słyszeli państwo często sygnały, które są wyrazem ich zaniepokojenia. Myślę, że należy im tutaj w tej sali podziękować, wyrazić uznanie pod ich adresem. We Francji trwa strajk właśnie. Oni proszą o nasze poparcie. We Francji, tak jak w większości naszych państw członkowskich, przeważająca większość, 80% interwencji to interwencja OSP. Więc kiedy wreszcie uznamy to, co robią, tak jak tego zasługują? Nie mają żadnych składek emerytalnych, nie mają żadnych składek, nie płacą żadnych składek na zagwarantowanie ryzyka, z którym się codziennie spotykają. Zapewniam was, koledzy, że ich bezpieczeństwo jest naszą odpowiedzialnością. Przedwczoraj rozmawiałam z Erikiem Litwinem, strażakiem w jednym z regionów, który opowiedział mi następującą historię, którą teraz państwu opowiem. To młody ochotnik, 21 lat, został poparzony w ramionach, w udach, ponieważ ratował swoich kolegów. I teraz musi zapłacić 9 tysięcy euro. Dlaczego? Dlatego, że ekspertyza stwierdziła, że odniósł te rany nie podczas wykonywania swojej pracy. Więc wy, którzy tu siedzicie wygodnie w tych fotelach, postawcie się w jego miejscu. Odczulibyście to zarówno na ciele, jak na własnej skórze, jak i na własnym portfelu, a on tylko pomagał innym. Więc rzeczywiście ten status jest zostaje podważony przez orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, o którym tu mówimy, i wprowadza ograniczenia czasu pracy. Ta zmiana statusu oznacza zmianę dogłębną tej organizacji. I wielu już mówi o derogacji od tej dyrektywy. I powiem, że mylicie się i to poważnie. Status ochotniczych straży pożarnej wymaga odpowiedniego rozwiązania. Więc na zakończenie powiem, że ci, którzy nas dziś chronią, potrzebują teraz, byśmy my ich chronili. Dziękuję. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. A teraz kolejny mówca. 3 minuty, pani Brunet. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani komisarz, drodzy koledzy, przede wszystkim chciałabym podziękować
komisji za ten komunikat, którego bardzo oczekiwaliśmy, ja również, ponieważ to tematy bardzo aktualne. W tym wystąpieniu dzisiejszym, które jest moim pierwszym na sali plenarnej, ponieważ jestem nową posłanką, pozwolą Państwo, że podkreślę kilka punktów. Po pierwsze, chciałam przypomnieć, że 3,5 miliona strażaków pracuje na terenie Unii Europejskiej i chciałam wyrazić uznanie dla ich zaangażowania w czasach, kiedy ocieplanie się klimatu prowadzi do coraz większej liczby klęsk żywiołowych. Ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Macaka mogło zaskoczyć nas wszystkich, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację tych ochotniczych strażaków. W tym kontekście oczywiste jest, że wyjaśnienie tej sprawy jest bardziej niż pożądane. Dziękuję Pani Komisarz. Po drugie, wysłuchałam Pani Komisarz bardzo dokładnie i odnotowałam, że zdaniem Komisji należy wziąć pod uwagę specyficzny charakter modeli krajowych. Słyszałam również, że przypomniała Pani o znaczeniu zasady pomocniczości w tej sprawie, z czego się cieszę. To podejście powinno pozwolić na zachowanie systemu organizacji tych służb i zachowanie nietykalności zasady możliwości zmobilizowania ludzi w przypadku kryzysu. Tego sobie właśnie życzę. I w końcu, bardziej ogólnie, debata dzisiejsza przypomina o konieczności wspierania takich mechanizmów ochrony cywilnej poprzez odpowiednie instrumenty europejskie. Musimy zachęcać do koordynacji naszych służb ochrony, służb pomocy. Musimy uwspólnić sprzęt w przypadku kryzysu i dzielić się wiedzą ekspercką. Na zakończenie powiem, że ta debata daje mi poczucie ulgi. Zachowajmy te służby, one są oparte na zasadzie wolontariatu, altruizmu, funkcjonują dobrze i dynamizują działania, zdynamizujmy działania Unii Europejskiej w tej dziedzinie, tak by ci ludzie mogli coraz lepiej chronić współobywateli, angażować się w życie społeczne i wyrażać konkretnie to, czym jest solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i kolejny mówca. 2 minuty, pan Róże. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Drodzy nieliczni koledzy, jeśli jest potrzeba, to przypomnę, że na co dzień strażnicy, ochotnicy i zawodowi są gotowi poświęcić swoje życie, by ratować nasze. Codziennie Francuzi, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy nakładają na siebie mundury, by wam pomóc. I odwaga i poświęcenie tych służb jednak jest źle wynagrodzane. Codziennie dochodzi do agresji, ataków na tych strażaków podczas ich interwencji. Ta sytuacja wydaje się nie poprawiła się po ostatnim wystąpieniu Marine Le Pen na ten temat. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości sprawi, że niemożliwe będzie pogodzenie tej usługi, którą świadczą, z ich pracą zarobkową. Profesjonalizacja całkowita jest jednak nie do pomyślenia tych służb. I ich usługi nie będą zapewnione na co dzień, a co zaszkodzi społeczeństwu francuskiemu. Model francuski bezpieczeństwa cywilnego oparty jest na zasadzie wolontariatu. 80% strażaków to ochotnicy. Profesjonalizacja nie jest pożądana, ani nie jest w ogóle do pomyślenia. Zatem należy przyjąć specyficzną dyrektywę podczas tej kadencji parlamentu. Niezależnie od debaty
prawnej, chodzi tutaj też o szersze aspekty. Chodzi o wybór pewnych wartości dla naszego społeczeństwa. Strażacy z własnego wyboru decydują się chronić swojego terytorium i swoich współobywateli. W kontekście przyspieszenia i intensyfikacji kryzysu w zakresie ochrony cywilnej musimy tym bardziej liczyć na takie zaangażowanie obywateli, strażaków wszędzie w Europie. Dlatego właśnie grupa ID i partia pani Le Pen przedłoży odpowiednie propozycje na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan Róże przyjmie błękitną kartę od pani poseł Zalewskiej? Panie Róże, czy zgodzi się pan na pytanie zgodnie z procedurą błękitnej karty od pani poseł Zalewskiej? Tak? Bardzo proszę, ma pani głos. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni koledzy. Ja chcę podziękować pani komisarz po pierwsze za wyrazy szacunku dla ochotniczych straży pożarnych i za podkreślenie różnorodności w Unii Europejskiej sposobu funkcjonowania ochotniczych straży pożarnej. Myślę, że przeregulowanie może tylko wolontariatowi, stowarzyszeniom, bo tak w Polsce funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, zwyczajnie zaszkodzić. Nasze dyskusje powinniśmy przenieść wewnątrz swoich krajów. Ja mam zaszczyt reprezentować Polskę i mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 3 lat znacznie wzrosły nakłady. To są właśnie te decyzje i czyny wsparcia i podkreślenie tego szacunku dla ochotniczych straży pożarnych. To są pieniądze i wzrost o 30% na ochotniczą straż pożarną w Polsce. Przepraszam najmocniej, że pani przerywam, ale zgłoszenia z błękitnej karty trwają tylko pół minuty i to miało być pytanie do poprzedniego mówcy, a pani wygłosiła swój własny komentarz, więc to powinno było być pod adresem poprzedniego mówcy. Okay, don't worry, don't... W porządku, nie ma problemu, będziemy kontynuować. Kolejny mówca, 1,5 minuty, pan Dżambaski, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, drogie koleżanki, drodzy koledzy, pani komisarz. Na przestrzeni ostatnich lat byliśmy świadkami wielu wypadków, które zagrażały bezpieczeństwu naszych obywateli. W ostatnich tygodniach i miesiącach byliśmy świadkami pożarów, które niszczyły własność obywateli, zagrażały zdrowiu i życiu ludzkiemu. I zarówno ochotniczym strażakom, jak i profesjonalnym strażakom zawdzięczamy tutaj wiele. Nie możemy pozwolić sobie na przesadną regulację, która zagrozi statusowi strażaków. Trybunał Sprawiedliwości wydał tutaj swoje orzeczenie, które dotyczy pracy strażaków jako czasu pracy profesjonalnej. Dyrektywa o prawie, o czasie pracy w swoim czasie była przygotowana w zupełnie innym kontekście. Ta dyrektywa nie może demotywować strażaków, zwłaszcza ochotniczych strażaków. Przy całym respekcie dla Trybunału Sprawiedliwości nie możemy pozwolić sobie na to, że równowaga zostanie zagrożona przy wykonywaniu tego zawodu. Powinniśmy pracować nad optymalnym rozwiązaniem problemu, tak aby nie zagrozić statusowi Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Złotowski. Szanowna pani przewodnicząca, drodzy państwo, rzeczywiście nie jest nas tutaj wielu na tej sali dzisiaj, ale pochodzimy z różnych grup politycznych i z różnych krajów i wszyscy właściwie mówimy to samo. Bo rzeczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych to ważny element systemu bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich. Służba ta jest przykładem odwagi i poświęcenia niesionego bezinteresownie i często z narażeniem życia. Ale to także jest wspaniały przykład budowy kapitału społecznego, a o to nam chodzi.
W wielu miejscowościach w moim regionie, w moim okręgu wyborczym historia takich jednostek sięga początku XIX wieku. Na przykład w Nakle, w Rynarzewie czy w Kcyni, gdzie straż ma już ponad 200 lat. Szanowni Państwo, skoro taka zgoda tutaj na tej sali panuje, to chciałbym podkreślić, Pani Komisarz, że zgadzam się z socjalistycznym posłem, panem Berglezem, który powiedział, że dużo otrzymujemy od strażaków i dużo musimy im dać. Dziękuję. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Teraz przekażę z powrotem głos komisji. Bardzo proszę, Pani Komisarz. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, wysłuchałam z uwagą wszystkich wystąpień i mam nadzieję, że byłam w stanie przynajmniej niektóre z wyrażonych tu obaw uśmierzyć, jeśli chodzi o status Ochotniczej Straży Pożarnej w Europie. Ochotnicza Straż Pożarna to ważny element służb ratowniczych i ochrony cywilnej i przyczyniają się oni do naszego bezpieczeństwa i zasługują na nasze wsparcie. Tego oczywiście nikt nie zamierza kwestionować. Ja mam najgłębszy szacunek dla ich zaangażowania. Sposób zorganizowania i funkcjonowania tych służb to kompetencja poszczególnych krajów członkowskich. Każdy z nich ma swoją specyfikę i swoje potrzeby. Ważne jest jednak, żeby chronić bezpieczeństwo i życie tych ochotników i zadbać o to, by status ochotnika nie został wykorzystany, by obejść prawo pracy tam, gdzie to prawo musi obowiązywać. Obecne przepisy oferują elastyczność wszystkim, tak jak wyjaśniłam to w swoim wprowadzeniu. Z mojej strony chętnie będę ułatwiać kontakty pomiędzy różnymi krajami członkowskimi, które mogą być dotknięte orzeczeniem w sprawie Matsaka, po to, żeby była możliwość przedyskutowania rozwiązań, które będą jak najlepsze. Jest propozycja dyrektywy o ochronie cywilnej we Francji i Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Francji. Myślę, że cóż, każdy kraj musi rozstrzygnąć, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie. Ja, zwłaszcza jako odchodząca komisarz, nie mogę zobowiązać się do niczego w imieniu nowej komisji, ale mogę obiecać, że będę do tego zachęcać. Bez wątpienia trzeba wziąć pod uwagę wszystkie fakty, żeby podjąć świadomą decyzję. Na pewno ta dyskusja będzie toczyć się z moim następcą. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję, Pani Komisarz. Debata tym samym została zakończona. Protokół z tego posiedzenia zostanie przedstawiony parlamentowi do zatwierdzenia na początku kolejnej sesji. Jeżeli nie będzie sprzeciwów, prześlę rezolucje przyjęte w czasie tej sesji do odnośnych adresatów. Zawieszam posiedzenie Parlamentu Europejskiego.